Dzisiaj tak zupełnie nietypowo, bo wiecie co, zastanawiam się, zapuszczam brodę i ludzie zaczynają się na mnie dziwnie patrzeć. Niektórzy mówią, że wyglądam jak Tulas, jakiś koleś naprawdę taki nieciekawy, krótko mówiąc, podejrzany. Jeszcze jak założę skórzaną kurtkę, to już w ogóle się na mnie dziwnie patrzą i tak się zastanawiam. Właśnie mam do was pytanie, do każdego z was. Chodzisz sobie po YouTubie, patrzysz, co by to kuźwa obejrzeć, wchodzisz jakieś tam subskrypcje, jeśli nie zasubskrybowałeś mojego kanału, to teraz masz okazję to zrobić. Albo tam te lajki zostawić. No ale mniejsza z tym. Wchodzisz sobie po tym YouTubie i tak sobie oglądasz te kanały i wbijasz na mój profil, oglądasz mój filmik, widzisz mnie na kamerce i się zastanawiasz, czy ten gościu czasami nie jest jakimś turasem albo czymś innym w tym rodzaju? Czy on jest groźny, czy nie? Czy to jest bandyta, czy coś takiego? Słuchajcie, dzisiaj byłem w sklepie i normalnie co druga osoba się na mnie patrzyła. Może jestem rozpoznawalny, ale to raczej nie chodzi o rozpoznawalność, bo czasami jestem zupełnie normalnie tam... Cały czas wyglądam tak samo, ale ogólnie czasami są takie momenty, kiedy naprawdę... nie ma żadnego problemu, ale odkąd mam tą brodę, to cały czas ktoś tam się ukradkiem na mnie patrzy, kuźwa. To jest niepokojące. Ja sobie zapuściłem tą brodę, bo chcę zobaczyć, jak będę wyglądał. Nigdy nie miałem długiej brody i... Dobra, zaraz dokończę ten temat. Chcę opowiedzieć tylko o tej Mazdzie. Więc tutaj jest Mazda RX-7, ponownie już udostępniona w Need for Speedzie. Możemy sobie ją wziąć. Ja jestem ciekawy, jaka to jest wersja, więc sobie ją dostarczę na moje lotnisko. Musimy dostarczyć ją Rawowi. To nie wiem, czy to jest wersja offroadowa, to jest chyba wersja wyścigowa tego samochodu. Ale ciekawe jest to, że znowu się ona pojawiła. Ja myślę, że te samochody tutaj w Need for Speedzie będą się od czasu do czasu po prostu powtarzać, nie? Aż nie pojawią się, powiedzmy, jakieś tam nowe. Także jak ktoś sobie nie zdobył BMW E30, tak jak ja nie zdobyłem sobie, bo jakoś mnie wtedy nie było czy coś, to zawsze może sobie zdobyć, a chyba nawet w sklepie mogę kupić już teraz. No, także tak, zobaczymy tą maździochę, jak ją dostarczę. Co będę z tego miał, jaka ona będzie, jaka to jest wersja? To jest chyba wersja normalnie wyścigowa, czyli taka szosowa. No, ale wracając do tematu odcinka. Czy ja jestem turasem? Tak się zastanawiam, kurde. Nie wiem, może mam jakieś tam korzenie, jakieś, nie wiem, romskie, jakieś inne takie coś i rzeczywiście mam taką inkarnację, może, która by wskazywała na to, że wyglądam jak nie tutejszy, ale ja jestem Polakiem, urodziłem się tu i żyję tu od dawna, no i to u mnie akurat Messenger, nie u was, to nie wierzy tam tego telefonu. Od dawna tutaj, no od urodzenia tutaj mieszkam, tu się wychowałem, mam polskie, wiecie, no wszystkie takie, no typowe zachowania w sobie wgrane. Nie jestem jakimś tam terrorystą, kurde. Czy ktoś może tak uważać, że jestem jakimś terrorystą, bo mam taką może bardziej ciemną karnację czy coś? Może tu nawet na kamerce tego tak nie widać, ale w rzeczywistości jak ktoś mnie widzi i nawet koleżanki mówią, że wyglądam jak turas, kuźwa. Na Instagramie mam zdjęcie z maską antysmogową i słuchajcie, jak miałem tą maskę antysmogową w Krakowie, to normalnie ludzie oszaleli dosłownie, gapili się jedynko i w ogóle, nie podobało im się to, ja pierdzielę. Wyglądałem wtedy naprawdę chyba jak terrorysta. To jest przerażające, ja nie wiem skąd to się bierze i to jest dla mnie bardzo dziwne. Czy wy jesteście tego zdania, jak wy to widzicie, bo dla mnie to jest niezrozumiałe, no wyobraź sobie, że idziesz sobie tam ulicą, codziennie do szkoły sobie chodzisz i nagle pewnego dnia wszyscy zaczynają się na ciebie patrzeć i mówią, że jesteś jakimś tam terrorystą, kuźma. A ja dodatkowo jeszcze zapuszczam brodę. Jeszcze Astona powinienem wymienić na kozę, to już będę w ogóle zestaw premium. No ale to jest dziwne, kurczę, dziwnie się czuję z tym i nie wiem skąd to się bierze, no może nie powinienem zapuszczać tej brody, żeby mnie ktoś tam nie zamordował w jakiejś ciemnej uliczce. Ja sobie pomyśli, o tu raz idzie, bo z wyglądu mnie ocenia, ja jestem pewnie bardziej rodowitym Polakiem niż on. Kurde, taka prawda. Ojej, co to znaczy być rodowitym Polakiem? O się. Co? Świetnie.
No dobra, jakoś udało się uciec. W pewnym momencie po prostu skoczyłem do kanionu i oni wskoczyli za mną. Ja się zrespawnowałem i w ten sposób im uciekłem, no. Nie ma problemu. No ale właśnie, teraz zobaczmy sobie z tą Mazdą. Jak będzie wyglądała sytuacja. I piszcie w komentarzach, czy według was ja mam jakąś taką karnację, która sprawia, że myślicie o mnie, że jestem jakimś takim, kurczę, jakiś taki nietutejszy po prostu, no. Czy coś w tym rodzaju, bo się naprawdę zastanawiam teraz, czy coś ze mną jest nie w porządku, no. Spróbujcie się postawić w mojej sytuacji. Ej, czekaj, czekaj. Bo tu mam tą maździo... Oh shit! Wygląda na to, że ja sobie... A nie, czekaj. Ja tą wersję driftową sobie chyba kupiłem za własny hajs. Tak to było. Za własny hajs kupiłem sobie tą wersję driftową. To gdzie jest w takim razie ta... A, czekaj. To jaka to jest ta wersja? To jest chyba wersja wyścigowa. To jest druga wersja wyścigowa tego samochodu. Prawdopodobnie. Tak, to jest wersja wyścigowa. To w takim razie sprawdźmy, czy ja mogę ją sprzedać i za ile mogę ją sprzedać. No bo po co mi dwie wersje wyścigowe Mazdy RX-7, skoro nie będę jeździł dwiema naraz. Okej, zobaczmy. No i można sprzedać za 30 tysięcy, to jak sobie znajdziecie ten samochód, to zawsze możecie go sobie sprowadzić oczywiście i go sobie sprzedać. A dzisiaj będziemy ogólnie barakudą cisnąć na drifty. Ja sobie ten samochód zrobiłem ostatnio na drifty i chcę nim troszeczkę bardziej poćwiczyć. Ostatnio robiliśmy sobie drifty w obserwatorium, no i tam było... No tam jest dosyć ciężko driftować. A, świetnie. Nie wybrałem tego samochodu. Muszę go najpierw wybrać, bo mi się Charger wybrał ucieczkowy. Ucieczkowy Charger jest świetny. I właśnie jak weźmiemy sobie ten samochód, będziemy jeździć te wszystkie drifty, to też będziemy losować fajne części wysokopoziomowe. A im więcej ich wylosujemy i będziemy podnosić poziom tych części, tym lepiej. Po prostu wtedy będziemy mogli sobie tam jakieś lepsze wylosować w tych losowaniach, takich losowaniach, w tych kart, przez te karty. Jedno losowanie, czy tutaj to mam dostępne, te dostawy. Niebieski dym. I cyk. No i pięć. No i bardzo fajnie. Okej, więc mamy sobie kudę. I ja sobie bym nią podriftował. Chodźmy sobie na jakieś takie leciutkie, lightowe drifty. Tutaj mamy co? Ile metrów? 14 tysięcy, niedużo. Mamy tutaj do pobicia rekord 500 000 prawie. No, to nie wiem, czy się uda to pobić. Zobaczymy. Nie no, tym samochodem jeszcze nie, on jest za słaby, ale wiecie co? Bardzo fajnie się nim driftuje. Wchodzi w te zakręty i pali kapcia, więc myślę, że ma predyspozycję do tego, aby stać się naprawdę dobrym samochodem do driftu. Więc chodźmy sobie cyk i dojedziemy sobie na miejsce. Zaczniemy driftować. To jest chyba taka łatwiejsza i dosyć chyba krótka traska do driftowania. Powinna sobie moja kuda tutaj ładnie poradzić. Bardzo fajnie lata bokiem. Jest sporo kontroli nad nią. Nie ma takiego... Nie ma problemu. No, jest dobrze. Hops. I startujemy. 1000 metrów bez przerwy. No, wiecie co? Może być problem z tym samochodem. Jeszcze mamy tutaj za mało mocy. To zdecydowanie. Może ja powinienem zmienić nick na YouTubie, na przykład driftujący turas. No, coś takiego. No nie wiem, muszę się teraz zastanowić, to jest naprawdę, naprawdę ciekawe. W sumie to nie ciekawe. Nie wiem, czy jakieś ktoś... Wiecie, jak to jest w Polsce, no w Polsce nikt cię nie będzie przecież akceptował, ponieważ jesteś taki, albo wyglądasz inaczej niż wszyscy, to od razu dostaniesz z buta w twarz, nie? No bo przecież ty wyglądasz inaczej. Ja się nie czuję nawet, żebym wyglądał jakoś tam inaczej, bo naprawdę mam bardzo delikatnie ciemniejszą karnację. Jest ona właściwie taka, można powiedzieć, oliwkowa, nie? Ale możliwe, że macie w klasie albo jakiegoś znajomego czarnego, czarnoskórego, albo naprawdę z taką ciemną karnacją. No i nie wiem, na pewno jak wam coś opowiadał, to wiecie, z czym on się musi zmierzyć, powiedzmy. Bo wiem, że tacy ludzie, a zwłaszcza w szkołach, nie są akceptowani, no nie? No bo przecież mój tatuś i moja mamusia nie jest czarna, no to jak ty możesz być czarny? Ty też nie możesz być czarny, nie? Dyskryminacja, rasistowskie podejście do ludzi. Ach, no ale to jest, wiecie.
Czekaj, bo ja chyba nawet i z 1000 metrów zrobiłem tym samochodem. To jest takie trochę nieprawdopodobne. Nie spodziewałem się, że on tak będzie tutaj śmigał. Ale ta traska jest dosyć prosta, więc dlatego on tutaj niby tak wymiata. Muszę teraz wyglądać świetnie. No jednak napęd na tył robi swoje. Tak czuję, że mogę ten drift długo utrzymać. I może, nie no, miliona się nie udało zrobić, ale udało się zrobić, zobaczcie, prawie milion. 900 tysięcy samochodem, który nie jest zrobiony na maksa. No, niewiele mu w sumie brakuje. Zobaczymy, jaką część wylosujemy. Niewiele? No trochę jednak mu brakuje do 399. Uwaga! Zobaczymy, czy mi się to przyda. Przyda się. Zawsze to wyższy poziom. Czas lotu się zmniejszy niestety na drift, to szkoda będzie, że się zmniejszy czas lotu, tak, bo jest potrzebny. Nie no, żartuję oczywiście, żeby ktoś sobie nie pomyślał, mówię tutaj, ironizuję, no. Chodźmy sobie tu będziemy mieli kolejne drifciki. Trzeba sobie zrobić taki dzień driftingowy dzisiaj i poćwiczyć troszeczkę, bo ja tam pozapominałem tutaj tych sztuczek, ale driftowanie w Need for Speedzie tutaj nie jest trudne. Można sobie bardzo szybko to wypracować, tak żeby naprawdę kosić ładne punkty. No a już tutaj, jeśli chodzi o poziom trudności, żeby przejść fabułę, to też jakoś nie trzeba się specjalnie męczyć. Może to być trudne dla kogoś, kto nie gra, powiedzmy, w ścigałki zbyt często, albo coś. Ale tak, to jest gra arcade'owa, tutaj chwila wprawy i już wszystko umiecie, nie? Krótko mówiąc. Tak jest. Hops. Zobaczcie, ładnie lata, podoba mi się. Nie jest to taki samochód typowo driftowy, no ja bym go nie widział raczej jako driftowozu typowego, raczej jakiś tam może dragster czy coś takiego, no nie? Ale no, chciałem sobie przetestować, sprawdzić. Bardziej by właśnie mi ta Mazda LX7 pracowała jako driftowóz. 40 obiektów? Olać to. Nie będę się tam bawił w jakieś obiekty. Mi tutaj bardziej na punktach zależy i na tym, żeby ogarnąć ten samochód. Próbujemy. 1 358 000 do ogarnięcia. To jest rekord czyjś. Ciekawe, czy się uda. Nie no, ładnie ciągnie te drifty, to trzeba przyznać. Kurde, zobaczcie. Ja pierdzielę, i to jest... Nawet nie stunigowany na maksa samochód, a on już tak pięknie ciągnie te drifty. Gdzie na przykład mój obecnie najlepszy samochód do driftu to jest Lamborghini Huracan. I on jest bardzo szybki. Lamborghini jest bardzo szybkie, ale nie ma takiej zdolności do utrzymywania długich driftów, które mi się na przykład bardzo podobają. Aj. Trochę skopałem tam. Mogłem nie szaleć, tylko po prostu dojechać do... zakrętu. Cholera. I tyle. Ale podoba mi się to. Podoba mi się. Naprawdę dobrze samochód śmiga. Nie jest go trudno utrzymać w tym ślizgu. Tutaj będzie ten gówniany moment. Ale też jest dużo kontroli. Są samochody driftowe, które w tym paybacku nie są takie świetne do driftu. No ale ten lata fantastycznie. Ledwo tutaj zdobędę te chyba punkty, bo tu zaraz będzie koniec. Będzie chyba dojazd do tunelu i za tym tunelem będzie już meta. Także 1 300 000 się nie zdobędzie. Tu się by może przydał trochę szybszy samochód, bo jest dużo gładkich zakrętów. Tu wiecie, liczy się kąt i prędkość podczas driftu. O, ale było blisko. I się rozbiłem. No i 55 000. Elegancko. 706 000 na tej trasce. Wcale nie tak źle, jestem zadowolony. Losujemy kolejną część. Chyba dobrze się wylosowało, zobaczymy. No, zawsze to trochę... Ty, ale patrz, jak mi staty skończyły. A no, bo będę miał Chidori. Będę miał 3 razy. Także tutaj staty, zobaczcie, jak ładnie podskoczyły. I powinienem mieć teraz koksa samochód, bo mam bonusy do tych wszystkich rzeczy. Tu mamy gdzieś traskę... Teraz zobaczymy, gdzie ona się kończy. Dużo gładkich zakrętów, co prawda. Chodźmy może na jakąś wyższą stawkę. Tu mamy za 14 patoli. 14, 19. Tutaj można by było spróbować coś. Czy my tego czasami nie robiliśmy? Nie, czekaj.
To jest nie to. Chodźmy sobie tutaj. Hops. I zaraz, ja na tych driftach strasznie dużo kasy swego czasu zarobiłem, bo bez przerwy driftowałem na tym, na obserwatorium, i tam jest tak, że jak kończysz jeden drift, to możesz zacząć od razu drugi. I podobnie, jeśli chcecie zarabiać sobie w paybacku kasę bardzo szybko, to tu jest taki wyścig na tej arenie. Czekaj, gdzie to było? To jest chyba ten. No i on jest dookoła i zawsze jest za 26 tysięcy, zaraz sobie go też pojedziemy. I kończysz go w tym samym momencie, w miejscu, w którym zaczynasz, bierzesz sobie najszybszą furę, jaką masz, robisz tam chyba 3 albo 4 okrążenia są i kasy można wygrywać nieskończoną ilość, dosłownie. No. I jest jeszcze taki trik, na przykład w paybacku, że jeśli chcesz mieć dużo tych kart, które wymieniasz na części, na losowania, no to bierzesz sobie najsłabszy samochód, jaki masz, i kupujesz do niego części bardzo tanie dzięki temu, no nie, bo musisz kupować te karty pierwszego poziomu, no i je od razu zamieniasz na punkty. No jest trochę pierdzielenie, zabawy, ale jak ktoś chce, to może spróbować. No, myślę, że uda nam się. Samochód jest coraz szybszy przez te wszystkie bonusy, także powinno być ciekawie. Czuję, że mam w sobie moc. Ładnie, naprawdę pięknie ciągnie te drifty. Nie spapraj tego driftu, Mag. Nie do ruszenia. Czas się pokazać. Wow. Ale poleciał, skubaniutki. Piękniuś. Nie. A mój kurde, taki piękny zakręt. Musimy pojechać jeszcze raz ten wyścig. Kurde, tak mi fajnie tu poszło już. Jak on super ciągnie. Naprawdę, bardzo mi się to podoba. Ja myślę, że jak przerobimy ten samochód do końca, o ile nie popsuje się w prowadzeniu właśnie, to będzie naprawdę mega do driftu. Ale też bym Maździochę chciał sobie przerobić do driftu, ona jest fajna. Jako driftowóz powinien też fajnie wyglądać. Powinna fajnie wyglądać. I całe szczęście, że można było ją kupić na drifty, bo niektóre samochody fajne, które by mi pasowały do driftu, no ich nie można kupić jako driftowozy. Nie mówię tu na przykład Koenigseggu Regerze, tylko niektórych tak nie, są takie furki, które pasują właśnie jako driftowozy, a nie można ich kupić jako driftowozy. Niestety. Może Chargera bym zrobił jako driftowóz? Na razie nie mogę za bardzo robić, bo właśnie chcę sobie ten samochód wymaksować, a potem będę testował następne. Taki mam plan, żeby jak najwięcej samochod... O, shit! On nie chciał mi tutaj wejść w poślizg, w drift. Jak najwięcej samochodów chcę zrobić właśnie sobie pod drifting. To trochę skopałem, powiem wam. Ej ty, bo ja tu muszę minion zdobyć prawie, 900 tysięcy. O Boże, ciężko. No, dosyć ciężki ten wyścig jest, nie jest taki łatwy. Dosyć ciasno w niektórych miejscach. Ach, i wystarczy leciutko tylko dotknąć ściany i traci się ten mnożnik. No ja! O, ledwo co się uratowałem. Ty, nie zdobędę... A nie, bo musimy jeszcze powrócić chyba. A nie, tam jest meta już, o się. Dobra, chyba się uda. 14 sekund. No dobra, chyba się... Porażka! Nie, ile mi zabrakło punktów? Zabrakło 15 tysięcy. Cześć, a mogę powtórzyć to? Ja bym to powtórzył i wtedy powinniśmy dać radę. Tylko 11 patyków dostałem. No nie, i jestem w tym miejscu i muszę się teleportować i tam dojechać z powrotem. No, ten był trudny drifting. No, nie bez powodu on jest trudny, bo... W sumie to bez powodu jest trudny. No bo niektóre wyścigi, które są za 26 tysięcy, jakie wygramy, to tyle dostaniemy, no to są łatwiejutkie. Zaraz sobie właśnie zrobimy ten na arenie i tam zobaczycie, jak mi pięknie pójdzie. No tam nie ma w ogóle filozofii. No jedziesz do przodu i skręcasz cały czas w lewo i fantastycznie, i samo się wygrywa. Tylko trzeba mieć dobrą furę. Ja sobie wezmę tam Pagani, bo Pagani będzie trzeba troszeczkę podkręcić. Zawsze się po wyścigach wylosuje jakieś tam części i może się uda. Chociaż takiego koksa, że koksa, to mam korwetkę. C6 chyba. Tak, to uda się zrobić.
muszę uważać na te ściany, trzeba zrobić sobie taki flow od samego początku i nim sobie lecieć. Tam w pewnym momencie trasy, chyba tak od połowy trasy, jest bardzo ciasno i trudno, żeby właśnie nie uderzyć. Więc trzeba oczywiście uważać. Nice, to mi się podobało. Nie wiem jak on to zrobił, ale kurde leciał bokiem na nitrze. Dobre. Aaaa, shit. Już dupa. Straciłem nożnik, straciłem flow. Trzeba przyznać, że nitro jest i długie, i mocne, bo sobie teraz ulepszyłem tymi częściami Chidori, dostałem do nich dzięki nimi bonus i... O, shit, no, serio, taki piękny kiss the wall. Powinni to dodatkowo zaliczać, jak w Forzie, dostawać tyle punktów się tam dostaje, 6000 chyba się dostaje punktów. Za dotknięcie... No, serio? Dobra. Jak tu ciasno! Kurde, jak to zabrzmiało w sumie. Ktoś sobie tak ogląda YouTube, a tutaj ktoś się drze. Jak tu ciasno! No czasami się tak wydaje takie odgłosy, kurde. Czasami. Ale rozpędzamy się. O, już myślałem, że dotknąłem. Ale nie. Skup się sobie. No serio, tam nic nie dotknąłem, no przecież to jest nierealne. Nic tam nie było, nawet nie dotknąłem jej, no. Ty, ja tu miliona pokręcę zaraz, ole beka. Shit. Dobra, 200 tysięcy na tym ostatnim drifcie prawie. What? Ktoś tu wyciągnął 1 600 000, ale kurde, i tak dobrze poszło. Ten ostatni driftik. No, jestem w szoku. Piękniusia, podobało mi się to. I hamulce sobie wygraliśmy. No, nitro nam się zmniejszy, prawda? Ale weźmiemy sobie jeszcze. Dobra, mamy dostawę, dostaliśmy. Nie wiem, za co się tu dostawę dostaje, za wygrane wyścigi czy coś. Czy za co tam? No ale zobaczmy, co tam mi dropnie. Żetony 6, żetonów 20 tysięcy. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Okej, więc obiecałem wam i tak zrobimy. Idziemy sobie najpierw do salonu samochodowego. Może nie do salonu, tylko do mojego warsztatu, garażu. Tu powinienem mieć jakiś... Jest. Weźmiemy sobie właśnie Pagani Huayre BC. I zobaczymy jak mi pójdzie. Ja nią tak naprawdę mało jeździłem. Tak bardziej mi się jakaś korweta podobała. Jest korweta troszeczkę mocniej też stuningowana. Ale tak. O, Volvo fajnie wygląda. Chciałbym mieć tą E30 też w garażu BMW, no ale jakoś tak pykło, że nie pykło i mnie wtedy w domu nie było nawet, jak był ten samochód dostępny. Ale z wyścigowych to mam, zobaczcie, no Pagani nie jest na maksa porobiona, a korweta jest taka już, wiecie, naprawdę koksu, nie? I świetnie wygląda, bardzo mi się podoba. No ale weźmy sobie Pagani i spróbujemy ją ulepszyć może. W sumie mam trochę kart do losowania, więc... Ale ona jest szybka już na tych częściach, na których jest. Więc tutaj chyba no niewiele... No nie ma chyba potrzeby coś tutaj dorabiać, nie? Jeśli chodzi o spoiler z tyłu, ja bym go całkowicie usunął. Ale tak się zastanawiam, czy tutaj w Need for Speedzie rusza się ta karoseria? Bo tutaj wiecie, że jest o zmiennej aerodynamice jest ten samochód, czyli rusza się ta karoseria. Tutaj są takie płyty z przodu i takie płyty z tyłu, które się ruszają. Spróbujmy... Nie, to jest układ... A czekaj, ja układ można wymienić? Nie, to ja chyba wolę standardowy. Klapa, spoiler. Czekaj, bo to jest specjalna wersja. Ja nie wiem, czy... Akurat do tych płyt chyba doczepione to jest... Nie. Te płyty są bardziej z tyłu. Okropne są te spoilery. To jeszcze by tak w miarę pasowało. Co to tak zabudowane? Jezu, okropne! To chyba do dragów jest tak zrobione.
Ja sobie zainstalowałem taką płytkę, ale wiecie co, chyba standardowy spoiler bardziej mi odpowiada. Jest po prostu dopasowany do tego samochodu. Klapa bagażnika. Nie wiem co się zmieni. Aha, mamy wloty po bokach, takie ten. Tylny zderzak. Po prostu nam się tam coś ten. Ja wiem. Niech to sobie będzie, no. Ale dyfuzor można zmienić. Ja mam w standardzie ten samochód, nie wiem czemu. Wszystkie samochody praktycznie przerabiam, a ten jakoś został w standardzie, to może jeszcze coś tutaj mamy ciekawego. Nie, tutaj coś zmieniałem. To widocznie wtedy mi się podobał bardziej ten zderzak od Pagani. No i dobra, niech tak zostanie tutaj. Reflektory. Niech sobie będą... Nie no, fioletowe mi się nie podobają, jakieś osy czy to. Dajmy, o, takie są fajne, no. Felgi są świetne, absolutnie mi się podobają. No i maska, czy możemy coś tu zmienić? Coś możemy zmienić. Ale no, nie wiem, właśnie w wersji BC te płyty nam się nie ruszają od aerodynamiki? Jak to jest w końcu? Powinny się chyba ruszać, zaraz sprawdzimy, jestem ciekawy. No i pojedziemy sobie na ten wyścig, zobaczycie jak fajnie można. Właśnie, ruszają się, dobrze. Wychyliły się, no, jest git. One podczas skręcania też się ruszają, to jest fajne. Nie spodziewałbym się tego po Need for Speedzie, bo w Need for Speedach takie rzeczy przeważnie nie działają. Ale widocznie tutaj to jest już taki nowy Need for Speed, który rzeczywiście to śmiga dobrze, działa po prostu, nie? I tak, podczas hamowania widzicie, że mocniej się wychylają, także w porządku, wszystko jest tak, jak powinno być. A ciekawe swoją drogą, czy jakbyśmy zainstalowali ten spoiler, nie no, chyba nam by nie blokowało. No nieważne. Tutaj mamy sobie, co mamy tutaj słabe. Weźmy sobie, poinstalujmy ECU na przykład. Zobaczymy, czy nam się wylosuje coś ciekawego. No powiem wam, że całkiem zajebiste części mi się polosowały. 17 razy 2 i 16 do tego. Także już mamy 381 punktów. Na razie nie będziemy nic więcej losować. Jestem zadowolony z tego szybkiego losowanka, co tutaj sobie zrobiłem. I teraz chodźmy na ten wyścig. Tutaj. I zobaczycie, jak dużo kasy i w bardzo krótkim czasie można tam zdobyć. A swoją drogą, tak się przesiadłem teraz z tego samochodu driftowego, z tego Plymouth'a Hemi Cuda. I teraz z tym to się kurczę pruje. Ciekawe ile ta Pagani jest w stanie osiągnąć prędkości maksymalnej. Nie wiem, ale już trzy paki to tak leciutko. Leciutko. Szkoda, że Legery nie można zrobić na drift. Ciekawe by to było takie. Nie, tak by kurde jechała. Oh my god. Przydałoby się tutaj troszeczkę zwiększyć nitro, długość, moc i tak dalej. Znaczy czas działania. I skręca nieźle ten samochód. To jeszcze można oczywiście sobie poprawić, żeby lepiej to... Ale kurczę, ta mapka jest mała w paybacku. Właśnie prawie całe miasto przejechałem, no w sumie bardzo szybkim samochodem, ale dosyć prędko, nie? No dobrze, więc wyścig mamy sobie tu i sprawdźmy. 26 tysięcy, myślę, że spokojnie. Muszę tu zniszczyć jakieś 40 obiektów, a spróbujemy sobie, no. Mogę przegrać, bo nie chcę mi się specjalnie nic niszczyć. Niziutki ten samochód, trzeba przyznać, co? I startujemy. Chociaż nie, no tutaj jest trochę tych obiektów, także zobaczmy. Już trzy obiekty zniszczyłem. Tutaj mamy jeszcze na boku. A, tu się samo chyba nabije, wiecie. Nie muszę się specjalnie przejmować. No, jest tu dużo tych dziadostw. Ale szybki ten samochód jest, zobaczcie. Przeciwników zostawiłem z tyłu. Kiedyś miałem problemy, żeby ich pokonywać, ale później to już jakoś mi tak przeszło z tymi problemami. Tu można jeszcze gdzieś... O, shit! Tu można jeszcze gdzieś na górę wskoczyć i tak dalej. Ja się zastanawiam... Ale nie, no to chyba nie ma znaczenia. Można to sobie skoczymy zaraz na którymś okrążeniu. A tu mamy aż 5 okrążeń, to jest już drugie okrążenie mamy. Także widzicie, bardzo szybko. No a co najważniejsze, będziemy kończyć dokładnie w tym samym miejscu wyścig, w którym zaczęliśmy, więc tylko klikamy jeden przycisk i możemy od nowa jechać ten wyścig. Także jak ktoś naprawdę nie ma kasy, a potrzebuje szybko zdobyć, no to ten wyścig jest dobrym rozwiązaniem. Można sobie tutaj ponabijać, nie? A czekaj, mogę tutaj... Tu można też po tej zewnętrznej tam śmigać, a to ciekawe. Jeszcze tylko 5 obiektów zniszczę i pozamiatane. Znaczy no... Dosłownie ich przenośni pozamiatane.
Okej, okay, i co tu jedzie z przodu? Jedzie sobie L35, Nissan R35 i Porsche, a z tyłu chyba jakiś Aston Martin sobie śmigał. Jeszcze jeden obiekt i po sprawie. O, tutaj akurat mamy. Ops. I ukończono. Jak mi zderzak odstaje z tyłu. Ale trzeba przyznać, że bardzo szybki samochód, bardzo responsywny, łatwo się nim jedzie, zwycięża, prowadzi się go fajnie. Więc tutaj nie ma problemu. Tak, mamy już czwarte okrążenie i zobaczcie, tutaj sobie już powoli kończymy wyścig i za chwilę 26 tysięcy wpadnie. I jak wpadniecie w taki wir... Wiecie, jak ja czasami robię? Na przykład jak gram w GTA na konsoli, to czasami się dziwicie, a Lucek, skąd ty masz tyle tych towarów dostarczonych? Wiecie, jak ja robię? Ja sobie robię tak, na jednym monitorze odparam sobie jakiś film albo Netflixa i sobie robię takie, jak to się nazywa? Grafing chyba, nie? Że się jedzie albo robi niektóre czynności w kółko i się zarabia hajsik w jakichś tam grach. Ja to tak robię dla rekreacji, a w międzyczasie oglądam sobie jakiś film, nie wiem, jakiegoś audiobooka można sobie posłuchać czy coś. I spoko, nie? No i zobaczcie, dużo hajsów padło. Dodatkowo możemy polosować sobie części, więc ulepszyć samochód. Patrzcie, najlepsza część mi wpadła, 18 poziom. I mamy zwiększone przyspieszenie, jeszcze bardziej. No i teraz zobaczcie, podjeżdżamy sobie kawałek do przodu i znowu możemy sobie rozpocząć ten wyścig. Także jak ktoś z was naprawdę ma problemy, a myślę, że nie ma zbytnio problemów z pieniędzmi w tej grze, bo nawet jeżdżąc sobie tam grając fabułę, to bez problemu można kasę zdobyć na praktycznie każdy samochód, który nam się podoba. Czytałem niedawno taki artykuł na temat Paybacka, że w tej grze trzeba... A, nie, to nie się nie nazywa się... to się nazywa grindowanie, o, w ten sposób, nie? Się przypomniało, bo pamiętam, że mocno hejtowałem tamten artykuł, że za wszelką cenę trzeba w tej grze mocno grindować, żeby odblokować, powiedzmy, jakieś samochody, którymi damy radę wygrać z przeciwnikami. Czy wy mieliście jakiekolwiek problemy, albo chcieliście kupować coś przez mikropłatności, tak? W tej grze, żeby zdobyć coś? Jak ktoś chce kupić sobie mikropłatności, to z tego skorzystał i tyle, no. A chyba nie ma z tym problemu. Oczywiście nie jest to gra idealna, no ale... O... Ech. Ja tam lubię tego Paybacka, chociaż muszę przyznać, że tak po skończeniu fabuły nie ma za bardzo co robić w tej grze, a multiplayer nie jest zachęcający. No ale czekamy na co? Czekamy teraz na multiplayer z otwartym światem, bo niedługo ma się pojawić, twórcy, znaczy nie wiadomo kiedy dokładnie, ale myślę, że jakoś niedługo będziemy mieli informacje na ten temat. Zresztą cały czas mamy jakieś tam wydarzenia w grze, że możemy sobie zdobyć samochód i jakieś tam konkursy zdjęciowe są też robione właśnie w tej grze. Przez społeczność tam, przez te portale społecznościowe. Także, no coś się dzieje i to jest fajne, bo zawsze się utrzymuje jakoś atencja przy tej grze. Więc ona po prostu będzie sobie jakiś czas tam jeszcze żyła. Ja mam nadzieję, że pojawi się jakieś DLC fabularne albo jakieś DLC, powiedzmy, multiplayer, że będziemy mogli mieć na przykład swój własny klub i potem robić wojny między klubami czy coś takiego. Wiecie, takie trochę GTA zrobić z tego, ale to by był naprawdę krok w dobrą stronę, jeśli chodzi o Need for Speedy. Wtedy by to się stała taka, wiecie, solidna, fajna marka, nie? Coś jak Need for Speed World, też byśmy mogli sobie tam śmigać gdzieś tam, spotykać się i tak dalej. Myślę, że to by była fajna sprawa. Zwłaszcza, że gra jest naprawdę bardzo łatwa i każdy może sobie w nią pograć, pośmigać. I nawet jak ktoś tam nie ma do czynienia z grami wyścigowymi, to mówi, że i tak grał w Need for Speeda, któregoś tam, bo mu się podobał i nie było problemu, żeby sobie tam pojeździł furkami. Nie potrzebowało do tego kierownicy, nie wiadomo czego, tylko sobie na klawiaturze grał i było fajnie. Ach, no nic, rozgadałem się jak zwykle, ja was zapraszam na kolejny odcinek, trzymajcie się i żegna was Turas, hej!